Witam Państwa w Pałacu Radolińskich w Jarocinie i tu właśnie w tych pomieszczeniach, w tym obiekcie planowana jest strefa odkrywania wyobraźni i aktywności, tak zwany Mały Kopernik dla tych, którzy nie pojadą do Warszawy, a chcieliby doznać centrum takiego nauki. Będzie to możliwe w Jarocinie. Bardzo się cieszymy z tego, dlatego że no myślę, że to będzie czynnik miastotwórczy, też budujący atrakcyjność naszego miasta, nie tylko dla mieszkańców powiatu jarocińskiego, ale też innych powiatów, jak Ostrowski, Kaliski, Leszewski, tam gdzie tych centrów nauki nie będzie. Te elementy, które dostaniemy w prezencie za około 1 000 000 zł, jeszcze nie są wyprodukowane, będą dostarczone. No różne tutaj pomysły padały, żeby to centrum powstało w ratuszu, tylko pamiętajmy, że dostajemy eksponaty, nie remont obiektu. Ratusz nie jest przystosowany do tego centrum. Trzeba by całkowicie przebudować i przystosować ratusz do tego typu celu. Natomiast pamiętajmy, że na ratusz dostaliśmy dofinansowanie ze środków norweskich i w 100% pokryty remont, przebudowa i adaptacja ratusza w 100% ze środków norweskich przewidziana jest do zupełnie innych celów. Więc nie ma możliwości burzenia projektu, na który dostaliśmy 100% dofinansowania, bo pojawiają się takie pogłoski, że a dlaczego nie w ratuszu? No równie dobrze można by powiedzieć, dlaczego nie w jakichś innych pomieszczeniach, które stoją puste, niewykorzystane w Jarocinie. Taka została propozycja złożona i dzięki temu, że było to atrakcyjne miejsce, wygraliśmy. Aczkolwiek padła też na szybko propozycja, żeby część wystawy na przykład mogła znajdować się w nowych obiektach Jarocin Sport, które są przystosowane do różnego rodzaju atrakcji i rzeczywiście ten pomysł będziemy rozważać, o ile będzie to zgodne z umową i z projektem. Czy tak będzie, no to wiadomo, musi być taka zgoda tego, który wniosek przyjął i zaakceptował. Jeżeli taka będzie, to nie wykluczam, że to rzeczywiście byłby fajny pomysł. Natomiast ratusz absolutnie nie wchodzi w rachubę, dlatego że na finansowanie przebudowy ratusza, tak jak wspomniałem, mamy już 100% środków norweskich.